Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil die Situation war sehr speziell. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie to są historyczne przemiany. Glück, einfach Glück. Für mich persönlich ist dieses Ereignis der definierende Moment meines Lebens. Znowu będziemy tacy silni, tacy potężni i nieobliczalni. Danach war vielen von uns klar, dass sich dort was tut, dass sich dort was ändern wird. To wiadomo było, że teraz zakończył się okres powojenny. Die deutsche Einheit und die europäische Freiheitsrevolution, und man muss immer beides gemeinsam sehen, es war eine europäische Freiheitsrevolution, ein Aufbegehren gegen autoritäre Strukturen, gegen ein unmenschliches System, und in Gefolge dieser europäischen Freiheitsrevolution hat auch Deutschland seine Einheit gefunden. Ich habe mich auf Przyczyna Zjednoczenia Niemiec, to można by powiedzieć, co przyczyny długofalowe, są przyczyny bezpośrednie. Przyczyny długofalowe to jest oczywiście niemiecka świadomość narodowa, która bardzo silnie się ukształtowała ponad regionalizmy. Były także przyczyny bezpośrednie. Przyczyny bezpośrednie to po prostu załamywanie się bloku radzieckiego. To, co się wydarzyło w Polsce, w jakiejś mierze to, co się wydarzyło na Węgrzech. To, co każdy pamięta, to jest oczywiście 9 listopada, otwarcie muru berlińskiego i to właśnie w momencie, kiedy Helmut Kohl, kanclerz, był w Polsce, to miał być ten przełom w stosunkach polsko-niemieckich. Decyzja o tym, że Weidenfeld ma lecieć z Kohlem do Warszawy, zapadła w ostatniej minucie, także to był wtorek, pamiętam, godziny popołudniowe, seminarium i okazało się, że Weidenfelda nie ma. Jego ówczesny asystent Karl Rudolf Kortek zadał takie pytanie ni stąd, ni zowąd, spytał się, kto wierzy w zjednoczenie Niemiec? I wszyscy tak zamarli, jak to wierzy, czy nie wierzy i tak dalej. Nie? No kto uważa, że zjednoczenie Niemiec w najbliższym czasie, to znaczy w ciągu 10-20 lat jest możliwe? Proszę wziąć pod uwagę, że to pytanie zostało zadane we wtorek, a mur berliński pękł w piątek. Czyli na 4 dni przed. Oczywiście wybuchła wielka dyskusja, zanim doszło do głosowania, to jedni się pukali w czoło i myśleli, co to tutaj za jakieś bezsensowne pytania. I okazało się, że z 30 osób, 30 kilku osób na sali, znalazło się 5 osób, które uważało na 4 dni przed pęknięciem muru, że zjednoczenie Niemiec w ciągu 10-20 lat jest możliwe. Ja pamiętam, że następnego dnia wybierałem się do Moguncji, miałem brać udział w takim programie telewizyjnym polsko-niemieckim. Oczywiście ten program się odbył, ale zredukowany chyba do 5 minut, ponieważ wszystko było poświęcone otwarciu muru. Die Erinnerung an die große Freude, die überall herrschte, ja? Dieses etwas, was ich vorher und nachher nicht mehr erlebt habe. Ich befand mich damals in den letzten Stunden meiner Doktorarbeit, stand kurz vor der mündlichen Prüfung und hatte mit mittelalterlichen Päpsten und Kaisern zu tun. Und während alle schrien, sich freuten, ich freute mich natürlich auch, musste ich immer wieder zurück in die Küche gehen und musste mich mit dem mittelalterlichen Papsttum beschäftigen, was dann übermorgen, so dachte ich damals, als Prüfungsthema vor mir stand. Ich bin 1990 nach Buenos Aires, Argentinien gegangen für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und Argentinien war weit weg, aber wir haben von dort natürlich auch die Ereignisse sehr, sehr eng verfolgt. Und wir mussten auch und wollten auch in Buenos Aires zu diesen
erfreulichen Ereignissen auch Stellung beziehen. Ich war im Bundeskanzleramt tätig, auch für die Vorbereitung des Besuches des Kanzlers in Polen damals zuständig. Und wir haben uns natürlich vor allen Dingen in den Tagen und in den Wochen und Monaten zuvor konzentriert auf die Ereignisse in den Staaten Mittel- und Südosteuropas. Und wir waren insbesondere gebannt von den Ereignissen, von den Flüchtlingsströmen, die sich über Warschau und über Prag und Budapest nach Deutschland gestreckt haben. Ja, byłem wtedy akurat na wycieczce w Londynie, także nic nie wiedziałem o tym, że ten mur pęka powoli. Nie było w ogóle takiej atmosfery, nikt nie zdawał sobie z tego, co zaszło. Ja szedłem już do autobusu i leżała z daleka, widać, że leży gazeta jakaś na. I w tym momencie, jak ja przechodziłem koło tej gazety, to wiatr dmuchnął i ta gazeta się otworzyła i zobaczyłem ludzi siedzących na pierwszej stronie, to było Bild Zeitung, ludzi siedzących na berlińskim murze. Ja przeszedłem tak o tego, to musiałem się wrócić 5 metrów i po prostu nie wierzyłem własnym oczom. Zobaczyłem nagle ludzi siedzących na tym murze berlińskim i to był dla mnie taki kompletny szok i chyba ten szok trwał kilka minut, bo ja tą gazetę podniosłem, ona była strasznie brudna, była nawet mokra i tak dalej i z tą gazetą tak poszedłem do tego autobusu i mówię, ludzie, patrzcie, co się dzieje, mur się wali. I po prostu nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie to są historyczne przemiany. Ich erinnere mich ganz besonders an einige Franzosen. Meine Doktorarbeit ging damals über die Zeitschrift Zeitung Le Monde. Da gab es den damaligen Chefredakteur von Le Monde, André Fontaine. Und diese Herren fragte mich mal, junger Mann, was glauben Sie eigentlich? Wie ist das denn mit der deutschen Teilung? Wann wird denn die aufgehoben sein? Dann sagte ich das, was viele damals sagten, die deutsche Frage ist so lange offen, wie das Brandenburger Tor geschlossen ist, aber ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde, dass sich daran was ändert. Dann sagte er, lieber Mann, daran wird sich was ändern, und zwar ganz schnell. Das sagte er im Sommer 1987, und in der Tat, 1989 war es dann soweit. Ich habe das erst gar nicht glauben können, aber er hat mich überzeugt. Das war eine sehr weitsichtige Persönlichkeit. Die Reden der großen Politiker vor der Volkskammer in Berlin sind mir auch sehr in Erinnerung geblieben, in ihrer Sinnlosigkeit und in dem Bewusstsein, da merken Leute wirklich nicht, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Ich assoziiere dieses Ereignis im Wesentlichen mit vielen engagierten Bürgern in der DDR, die dort für Demokratie sich eingesetzt haben und die erfolgreich gewesen sind, in einer friedlichen Revolution diesen Durchbruch zu schaffen. Die nächste Erinnerung ist mein Tanzlehrer. Ich habe damals Ballroom Dancing sehr intensiv gemacht und in dem Tanzverein, wo ich war, erschien auf einmal ein neuer Trainer. Es war noch vor der eigentlichen Wiedervereinigung. Ein neuer Trainer, und der machte den Mund auf und er sprach Sächsisch. Wir kannten diesen Klang nur von den Reden Honeckers, ja? Und auf einmal war jemand da, den man anfassen konnte. Und der nannte uns immer Bürger und Bürgerin.
wie es in der DDR üblich war, Bürger und Bürgerin angesprochen zu werden, fanden wir schon ziemlich lustig. Es hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis er sich das abgewöhnt hat. Er war ein großartiger Tanzlehrer. Paradoxalnie wydarzenie można łączyć z osobą wysokiego funkcjonariusza komunistycznego w NRD, Gintera Szabowskiego, który chyba bez pełnej świadomości skutków zakomunikował w telewizji, że natychmiast, od następnego dnia, Niemcy z NRD będą mogli jeździć swobodnie na zachód. Następstwa były takie, że w ciągu nocy po tym wystąpieniu tysiące Niemców z Berlina przekroczyło mur, faktycznie mur przestał istnieć. Długofalowo odegrało rolę politycy zachodnio-niemieccy, przede wszystkim ówczesny kanclerz Helmut Kohl. Wir waren überrascht davon, wie recht mit seiner Politik hatte. Helmut Kohl ist ein großer Politiker gewesen. Das weiß ich heute, das wussten wir auch ziemlich bald hinterher. I ówczesny przywódca socjaldemokracji Willy Brandt. O tym drugim warto dlatego wspomnieć, że w socjaldemokracji dosyć niemiecki, zachodnio-niemiecki, dosyć chłodny był stosunek do sprawy zjednoczenia i właściwie to Brandt jako przewodniczący SPD narzucił ten pozytywny stosunek do zjednoczenia swojej partii. No a Kohl przede wszystkim przez wysunięcie w końcu listopada tak zwanych 10 punktów dotyczących drogi do zjednoczenia Niemiec. Zmiany w Europie zapoczątkowały właściwie dwa czynniki, to znaczy to, co się stało w Polsce i to, co się stało w Związku Radzieckim. W Polsce, czyli solidarność i ukształtowanie się, w gruncie rzeczy trwałe ukształtowanie się opozycji, no i w Związku Radzieckim Gorbaczow. Cała jego koncepcja polityczna, pierestrojki, która no, właściwie prowadziła ostatecznie, wbrew jego zamiarom, do rozbicia bloku radzieckiego, do końca komunizmu. Wir wussten damals nicht, dass die Mauer so schnell fallen wird. Aber wir wussten, dort ist Großes im Gange, zumal auch die Wende in Polen früher gewesen ist. Und auch schon eine halbwegs demokratisch gewählte Regierung im Amt war von Tadeusz Mazowiecki. Das hat bei vielen von uns auch die Gewissheit gegeben, dass sich dort viel mehr noch ereignen wird. Aber dass es dann so schnell kommen würde, damit hatte ich persönlich auch nicht gerechnet. Wir waren sehr beeindruckt von der Hilfsbereitschaft und der Solidarität, die Deutschen aus der damaligen DDR in Warschau gefunden haben. Wir hatten gerade eine Veranstaltung in Saska Kemper und es gab Gelegenheit für einige der Zufluchtsuchenden der damaligen Zeit, persönlich den Dank an die Einwohner von Saska Kemper auszusprechen. Ten znak pokoju w Krzyżowej, że to było no gigantyczna
zmiana nastrojów w owym czasie. Skutki tego wszystkiego widzimy dzisiaj. Niemcy i Polska są dzisiaj głównymi aktorami w Unii Europejskiej, które tworzą politykę wschodnią Unii Europejskiej, mimo tego, że obecnie w sprawie Ukrainy są napięcia i tak dalej, ale zmienił się wtedy 25 lat temu cały świat. Samo zjednoczenie Niemiec nie było dla nas zagrożeniem, tylko było szansą. I to jest wielki, wielki przełom w ogóle w historii Europy nowożytnej. W Polsce były dosyć silne obawy wyrażane także przez niektórych polityków w prasie. One przede wszystkim wiązały się ze sprawą granic, stąd nie przypadkowo właściwie strona polska mówiła zjednoczenie tak, ale z uznaniem, z ostatecznym uznaniem granicy. Lepiej, że te Niemcy są podzielone, bo przynajmniej to pomniejsza potencjał niemiecki, a Niemcy są tym naszym dziedzicznym wrogiem. I to myślenie zaczęło się kruszyć po uznaniu granicy przez Wońską Republikę, więc przez Willego Brandta 7 grudnia 70 roku. Der ikonische Moment unserer politischen Prägung war Willy Brandts Kniefall hier in Warschau am Denkmal für die Toten des Holocaust, für die Toten des Aufstandes und die Aussöhnung mit den sozialistischen Ländern in Mittel- und Osteuropa war für uns das Wichtigste. Und deshalb auch die Akzeptanz, dass die Welt in zwei Systeme aufgeteilt ist und dass deshalb auch Deutschland nicht ein Staat ist, sondern zwei Staaten, die unterschiedliche Wege gehen. Pod koniec lat 70., a na pewno w Solidarności w latach 80. nastąpiła taka zmiana paradygmatu. Nie podział Niemiec jest w polskim interesie, tylko zjednoczenie. Zjednoczenie demokratycznych Niemiec, kwitnących gospodarczo, ponieważ to przysunęłoby Zachód do polskiej granicy. Te zmiany nie były pewne, ale istniało jakieś przekonanie u wszystkich ludzi, że te zmiany zachodzą, ale że wszystko odbywa się pokojowo. Diese Befürchtungen standen im Raum, aber es gab auch von uns und in der Bevölkerung in Deutschland ein großes Vertrauen in Michail Gorbatschow, der seinen Worten auch Taten folgen ließ. Dekompozycja bloku była już od dłuższego czasu faktem. Sam Gorbatschow, który był przewodniczącym w roku 1982, przewodniczącym komisji KCKPZR, która miała badać skutki wybuchu Solidarności w Polsce. I ta komisja doszła do wniosku, że jednak są konieczne reformy odgórne. To była pierwstrojka i glasność. Tyle, że te reformy nie były w stanie uratować imperium. W Związku Radzieckim, a później w Rosji zarzucano Gorbaczowowi, że za tanio sprzedał. W gruncie rzeczy Związek Radziecki dostał bardzo, bardzo duże subwencje na jakoby koszta ewakuacji wojsk i później ulokowanie tych wojsk na obszarze radzieckim. Powoli wytwarzała się, można powiedzieć, taka atmosfera zaufania. Nie? I nikt przecież z przeszkolonych służb granicznych NRD nie sięgnął po broń wtedy. Nie? Nikt nie wydał tego rozkazu. Patrząc na wojnę na Ukrainie, dajemy sobie tak powoli sprawę, jak to wtedy wszystko pokojowo przeszło. Ich glaube auch, dass diese Befürchtungen neutralisiert worden sind durch die klare Haltung von George Bush und auch von Frankreich und von England, diesen Vereinigungsprozess mitzubegleiten, mitzutragen, in den 4+2 Verhandlungen durchzuführen und durch die Teilnahme von Polen auch mit Blick auf die Oder-Neiße-Grenze zu einem Erfolg
zu verhelfen. Francja i Wielka Brytania i wcale nie tak entuzjastycznie podchodziły do sprawy zjednoczenia Niemiec. Oczywiste było, że Niemcy stają się de facto mocarstwem. Republika Federalna stawała się pod względem liczby ludności państwem o wiele ludniejszym niż Francja i Wielka Brytania. Zyskiwały na potędze politycznej przez zjednoczenie, pozbywając się tego takiego obciążenia, jakim był podział. Były takie próby ze strony i brytyjskiej, i francuskiej, by wykorzystać polskie lęki przed zjednoczeniem Niemiec do zablokowania czy zahamowania, powstrzymywania procesu zjednoczenia. I ani Solidarność, ani generał Jaruzelski na to nie poszli. To jest, muszę powiedzieć, ogromna zasługa polskiej polityki ówczesnej, zrozumienia geopolitycznej sytuacji. Ówczesny minister spraw zagranicznych, profesor Krzysztof Skubiszewski w lutym 90 roku wręcz powiedział, że po raz pierwszy w dziejach łączy Polskę wspólnota interesów. To znaczy Polska popiera zjednoczenie Niemiec, Niemcy popierają natomiast dochodzenie Polski do struktur euroatlantyckich. W gruncie rzeczy to tylko Stany Zjednoczone zdecydowanie, jednoznacznie ten proces zjednoczenia Niemiec wsparły. No i chcąc, nie chcąc, w końcu przyłączyły się do tego także Francja i Wielka Brytania. Jeśli Niemcy komuś powinni postawić pomnik za zjednoczenie Niemiec, to na pewno Bushowi, ówczesnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, i Gorbaczowowi. Gorbaczow dał do zrozumienia, że kraje bloku radzieckiego nie podlegają już doktrynie Breżniewa, to znaczy z ograniczonej suwerenności. Trzeba przyznać, że była świetna konstelacja międzynarodowa, to znaczy ówcześni politycy dali sobie z tym radę bez rozlewu krwi, bez większych konfliktów, jakkolwiek doszło do wojny w Jugosławii. I to jest jak gdyby Jugosławia zapłaciła za tą eksplozję w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia się nie powtarza. Historia zawsze jest kształtowana na nowo, a ludzie automatycznie starają się porównać już z przeszłością. Dlatego mamy teraz dyskusję o zimnej wojnie, a wtedy mieliśmy oczywiście porównania z Pragą z 68 rokiem, czy z Budapesztem z 56 rokiem, ale no nie było tych użycia siły i to mieliśmy wielkie szczęście, bo przypadkowo mogło do tego dojść. Na początku była wielka euforia, ludzie siadali do samochodów i jechali na przykład podczas weekendu do Berlina Zachodniego, czy w ogóle przejeżdżali granice. Wahnsinn, das war das Stichwort, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also nicht Wahnsinn, nicht als Form einer negativen Bezeichnung, sondern dass das eben wahnsinnig toll ist und gut ist. Und in diesem Begriff steckt auch drin das Unerwartete, das Überraschende. Und auch die Freude steckt dort. Viele sind von der Dynamik der Ereignisse dann doch ein bisschen überrascht worden. Die Menschen waren immer stärker bereit, ihr Land zu verlassen im Osten Deutschlands. Das hat man gespürt und dass da was passiert. Natürlich hat man politisch diskutiert, was kann das bedeuten und wie führen wir beide Staaten parallel und lassen den Staaten aber die Souveränität.
mit der Freiheit der Reise? Ich habe in zweifacher Weise Freude empfunden. Erstens habe ich Freude empfunden für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der DDR, die ihren Kampf um die Freiheit erfolgreich haben schreiten können. Ich habe mich darüber gefreut, dass wir wieder in einem Land vereinigt sind. Vor allen Dingen habe ich mich aber darüber gefreut, und das ist für unsere Generation ganz wichtig, dass die deutsche Frage mit allen Nachbarn geklärt wurde und wir in einem einigen Europa mit guter Partnerschaft mit Polen und Frankreich einen gemeinsamen Weg beschreiten, ohne die deutsche Frage als weiteres Hindernis, das noch zu überwinden ist, zu begreifen. Als leidenschaftlicher Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung habe ich vom Fernsehen gesessen und geheult. Ich habe da gesessen und ich habe geheult. Weil, und ich hab neben mir gestanden. Ich gesagt, was machst du hier? Was machst du? Aber es war ein Glücksgefühl, das ist unbeschreiblich. Insofern war die gesamte Gesellschaft auf diese Entwicklung, glaube ich, nicht vorbereitet. Was sich ja dann auch gezeigt hat in großen Flüchtlingsströmen. Insofern war das eine unerwartete Entwicklung, nicht nur für die Politiker, sondern auch für die Gesellschaft. Es gab wenige in Deutschland insgesamt, sowohl in der alten Bundesrepublik als auch in der damaligen DDR, die eine Wiedervereinigung für möglich gehalten haben. Pamiętam, byłem w Lipsku, rozmawiałem tam z członkiem KC i pytałem go, mówię, no wie pan, my jesteśmy już po okrągłym stole, mieliśmy na wpół wolne wybory, Solidarność wygrała w świetnym stylu. Jakie wy macie scenariusze na przyszłość? I odpowiedź była, Polska nie ma znaczenia, Gorbaczow padnie i wszystko wróci do normy. To znaczy, żadnej wyobraźni nie było, że ten ustrój może się skończyć. Sytuacja się zmieniała tak szybko, że z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się nam, że to było wszystko jasne wtedy. Nie? Zmieniło się przecież w ciągu kilku miesięcy czy w ciągu roku czasu więcej niż się zmieniło w ciągu 45 lat od zakończenia wojny. Deswegen waren viele davon überzeugt, dass das noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern würde. Das, vielleicht Helmut Kohl war einer der wenigen, der und Hans-Richard Genscher, der ja aus der früheren DDR, nämlich aus Halle stammte, hatten in ihrem Hinterkopf immer wieder diese Vorstellung, dass es doch irgendwie passieren könnte. Aber dass es so schnell passieren könnte, das war für viele doch eine große Überraschung. Und ich muss sagen, auch für mich selbst. Gdy rozmawiałem z opozycją narodowską, to o zjednoczeniu w ogóle nie było mowy. Nie było też mowy o Europie. Jedyna rzecz. To była wyobrażenie jakiejś liberalizacji w NRD. Gdy wybuchła potem fala ucieczek, ona zmieniła sytuację, ale to jest różnica w stosunku do Polski. Polega na tym, że u nas Solidarność powstała po to, żeby ten kraj zmienić. Fala ucieczek w Niemiec z NRD to była ucieczka od siebie, od niechcianej rzeczywistości do wymarzonej rzeczywistości. Ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger haben das ja, indem sie auf die Straße gegangen sind, sehr stark dokumentiert, was sie wollten. Nämlich sie wollten frei leben, sie wollten sich frei bewegen können, sie wollten nicht länger bevormundet werden. Darüber hat man sich im Westen natürlich gefreut, dass das passierte. Ich erinnere mich gleich nach diesen Oktoberereignissen nach einer harten Diskussion mit meinem Lieblingsonkel, wo ich gesagt habe,
wenn dieses Land wieder vereinigt wird, wandere ich aus. Ich will nicht, dass Deutschland so groß wird. Wir hatten ja Angst vor der Größe Deutschlands. No, znowu będziemy tacy silni, tacy potężni i nieobliczalni i wszyscy będą się nas bali, a my będziemy usiłowali ich dominować. Wir waren froh, dass wir eine kleine, bescheidene Bonner Demokratie hatten, in der wir uns gut eingerichtet hatten. Wir hatten auch unsere Aufgabe der Aufarbeitung unserer Vergangenheit mit sehr großer Energie angegangen. Wir waren uns unserer Verantwortung bewusst. Aber die Perspektive, dass wir wie heute als großes Deutschland eine Verantwortung für die Welt übernehmen, wie wir sie jetzt als wirklich großer und wirtschaftlich mächtiger Staat übernehmen müssen, das war uns fremd. Wir wollten lieber bescheiden sein, ja, bescheiden und friedlich sein. Ich glaube, man hat am Anfang etwas unterschätzt, die Probleme, die es gegeben hat. Nach den offiziellen Statistiken lag die DDR unter den 10 führenden Industrienationen. Es hat sich nachher gezeigt, dass diese Statistiken, wie man auf Deutsch sagt, getürkt waren. Wir haben schnell gesehen, die Produktivitätsunterschiede beider Volkswirtschaften. Wir haben schnell gesehen, dass die Industrie nicht konkurrenzfähig ist, wie rückständig für den globalen Wettbewerb die Strukturen waren, das war uns erst nach einer Bestandsaufnahme klar. Die DDR war ja kaputt, die war ja bankrott, restlos. Und ohne diesen finanziellen Druck, der ja mehrfach schon entstanden war und dann ist es dann kulminiert zum Schluss, weil wirklich nichts mehr zu retten war, diese DDR war einfach am Ende und man hat etwas unterschätzt, wie teuer das werden würde. Tak stopniowo dochodziło do coraz większych takich negatywnych reakcji, bo jednak z Niemiec Wschodnich kilkaset tysięcy ludzi przyjechało, to były oczywiście problemy na rynku mieszkaniowym, nagle zaczęły jeździć jakieś trabanty, wartburgi, zaczęła się dyskusja na ten temat, co to wszystko ma znaczyć. To jest takie ludzkie, nie? To, co przeszkadza, to jest oczywiście Problemen. Wenn Menschen lange in einem diktatorischen System leben, dann passen sie sich dem an. Sie gehen anders durch Leben. Beispiel. Gebückt, gebeugt, nicht auffallen. Sind es gewohnt, dass andere sich um ihre Probleme kümmern. Dann haben wir diese Folgen in den Köpfen der Menschen. Das hat man, glaube ich, am Anfang nicht gesehen oder nicht wahrhaben wollen. Aber das ist doch eine Tatsache, eine Realität. Es ist auch versucht worden, durch sehr viel Gelder die Infrastruktur aufzubauen. Und es ist auch gelungen, Hunderte von Milliarden von Geldern sind in die damalige DDR geflossen. Aber das System war marode, viel maroder, als die offiziellen Statistiken das aussagten. Und deswegen ist die Herstellung von Verhältnissen, etwa vergleichbaren Verhältnissen in den neuen Bundesländern und in der alten Bundesrepublik eine Generationenaufgabe, die uns noch lange in Atem halten wird. Gdyby NRD, nie ma co gdybać, gdyby NRD rzeczywiście gospodarczo mocno stała na nogach,
coś, które mogło się inaczej potoczyć. NRD, gdyby była gospodarczo stabilna i była w stanie się zliberalizować, to znaczy dojść do jakiegoś pluralizmu politycznego, to historia mogła się potoczyć inaczej, ale to było niemożliwe przy takiej strukturze partii komunistycznych oraz przy tej słabości i przy tej historii NRD, to znaczy kraju zamkniętego, ciasnego, dogmatycznego. No i te Niemcy, kwitnące Niemcy zachodnie, światowe, atrakcyjne, NRD nie miała najmniejszych szans. Ludność byłej NRD przychodziła do Zjednoczonych Niemiec jako biedniejsi, ubodzy bracia. Freunde von mir, die näher an der Grenze wohnten, die sagten, wir kriegen manche Sachen einfach nicht mehr, die kaufen uns alle Supermärkte leer. Also es waren diese einfachen Konsumgüter, die wir gar nicht mehr zur Kenntnis genommen haben. Aber die Mangelprodukte war. Das ging von Südfrüchten, also das fing bei Südfrüchten an, ja, die dann einfach immer wieder ausverkauft waren. Da hat es 40 Jahre Mangel gegeben und auf einmal war alles da und dann wurden Leute reagierten dann irgendwann etwas genervt darauf. Ich selber nicht. Bis nach Köln kamen nur ganz wenige Trabis und die haben wir bestaunt und bewundert und haben natürlich auch also immer jeden DDR-Bürger, der zu uns kam, mit offenen Armen empfangen. Das ist, die wurden mit auf alle Partys geschleift, denen wurde auch geholfen. Also es war auch sehr viel Hilfsbereitschaft da. Gerade im Westen, im äußersten Westen, sicher länger als im Osten. Ja, das, also wenn jemand sagt, ich komme da und daher, dann hat man ihm geholfen, wo man nur konnte. Ja. Nie można było doprowadzić skokowo do wyrównania poziomu życia między Zachodem a Wschodem, przede wszystkim dlatego, że także wydajność pracy była na NRD na Wschodzie niższa niż na Zachodzie. Ta wydajność pracy częściowo wiązała się oczywiście także z technologią, która była wyżej rozwinięta na Zachodzie, gorzej rozwinięta na Wschodzie. Więc to był taki bardzo istotny problem, no właśnie, który się przyczyniał właśnie do takiego poczucia NRD chwilami, że są okupowani przez RFN, bo RFN daje swoim lepsze możliwości, wyższy poziom życia, aniżeli byłem NRD. Natürlich war es attraktiver im Westen zu leben als im Osten. Auf der anderen Seite war es dann natürlich auch unsere Vorstellung, dass wir den östlichen deutschen Staat so stärken, dass die Menschen da bleiben wollen. Wenn sich das System änderte, könnten sich auch die Lebensbedingungen ändern. Und sehen Sie, das ist ja ein Weg, den wir heute noch nicht zu Ende gegangen sind. Noch heute ist das Bruttosozialprodukt im östlichen Teil Deutschlands, in den östlichen Bundesländern niedriger als im westlichen Teil. Das sind 25 Jahre, wo sehr, sehr viel Geld investiert worden ist. Das wäre sicher noch langsamer gegangen, wären beide Länder getrennt geblieben. A problemem było wobec tego podjęcie procesu wyrównywania. Początkowo zresztą bardzo optymistycznie szacowano te potrzebne, zbędne środki. Później się okazywało, że coraz więcej i więcej. Budziło to także pewne frustracje wśród ludności zachodnio-niemieckiej. Znaczy, odbieramy sobie i dajemy tym ze wschodu. Poczucie solidarności. No, z tym było różnie. In Ostdeutschland fühlten sich immer benachteiligt und hatten einen gewissen Minderwertigkeitskomplex. Und die im Westen, die hatten immer die Neigung, alles besser wissen zu wollen und rechthaberisch aufzutreten. Beides zusammen ging nicht gut. Man musste voneinander lernen, aufeinander zugehen, die einen mutiger werden und die anderen weniger arrogant.
Das ist es ja dann auch im Wesentlichen auch geworden. Und es war nicht einfach in der Anfangszeit, weil die politische Führungsebene ausgewechselt werden musste. Und dort waren eben nicht nur Deutsche aus Ostdeutschland, sondern auch Westdeutschland ziemlich stark beteiligt. Die DDR war uns eigentlich so vom Erleben sehr fremd. Wir hatten ja auch Schwierigkeiten hinzureisen und wir wollten dann auch irgendwann nicht mehr. Also wir kannten es aus den Medien, wir wussten, was da passierte. Wir kannten die Dissidenten, waren aber natürlich fest davon überzeugt, dass ein zivilisierter Staat seinen Bürgern Reisefreiheit gewähren muss und sie nicht mit einem Stacheldrahtzaun und mit einer Mauer von der Bewegungsfreiheit abhalten muss. Die Menschen im Westen Deutschland hatten nach 1945 das Glück, dass ihnen geholfen worden ist und dass vor allem sie einen materiellen Wohlstand aufbauen konnten. Und dieser materielle Wohlstand ist natürlich auch befördernd für Demokratie. Und die Menschen im Westen waren halt in stärkerem Maße auf sich gestellt. Auf der einen Seite hat das viele Menschen glaubten, ihnen wird da was abgenommen. Auf der anderen Seite hat das natürlich zu Veränderungen in den Mentalitäten und in den Seelen der Menschen geführt. Ja, deswegen glauben auch heute noch viele Menschen stärker im Osten des Landes, sie müssten also ihre Verantwortung sozusagen irgendwo abgeben. Dann wird das Leben leichter, was ja mitnichten der Fall ist. Es gibt viele gescheiterte Existenzen, die auf der Strecke geblieben sind, die diesen schrecklichen Paradigmen wechseln. Diese Selbstverständlichkeit, mit der man in Ostdeutschland Arbeit hatte. Jeder hatte Arbeit, jeder hatte ein Basiseinkommen. Keiner musste sich um einen Job bemühen und so wie es heute ist, dass auf eine qualifizierte Stelle 700 Bewerbungen sind und man dann wirklich dafür kämpfen muss. Das kann man. Da sind viele, viele, viele dran gescheitert. Mein Tanzlehrer war da ist aber diese Leute gab es auch, die wussten um ihre Qualitäten und sie haben sich ganz schnell in den Markt eingefunden. Ich will nicht abstreiten, dass es auch in der früheren DDR und vielleicht auch in der früheren alten Bundesrepublik Kräfte gibt, die sagen, die Nostalgie haben nach der alten Zeit. Aber die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sieht in der deutschen Einheit doch eine gelungene und im Wesentlichen auch weiterzuführende Aufgabe. Und insofern glaube ich, dass diese Nostalgie, wenn es sie denn an den Rändern der Gesellschaft gibt, nicht überbewertet werden sollte. Da gibt's nicht mehr viel Nostalgie. Das ist in der Tat etwas, das ist meine Generation, das sind die, die den Paradigmenwechsel nicht geschafft haben. Zum einen ist es nachvollziehbar, weil die Menschen in der Rückschau dazu neigen, alles Mögliche zu idealisieren, weil sie selbst immer älter werden, denken sie, früher wäre alles besser gewesen. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass wenn ein Druck auf einer Gesellschaft lastet, sich die Menschen am Ende stärker zusammenschließen. Wir haben inzwischen ja auch, ohne es zuzugeben, durchaus von den Erfahrungen der DDR gelernt, wenn wir jetzt Kindertagesstätten obligatorisch gemacht haben, nach langen, langen, langen Kämpfen, ist das etwas, was es in der DDR vor 25 Jahren schon gegeben hat. Und wir sind wieder da, wir haben begriffen, dass wenn wir Männer und Frauen gleich behandeln wollen, wenn wir ihnen die gleichen Chancen geben wollen,
es ausreichend Möglichkeiten der Kinderbetreuung geben will. Das ist zu sehen, da gibt es Dinge, die durchaus sinnvoll waren. Ich denke mal, dass bei den Anzahlen der Bevölkerung, die in Deutschland die Partei Die Linke wählt, mit Sicherheit noch Bürgerinnen und Bürger eher meiner Generation und älter dabei sind, die sicherlich den Dingen nachtrauern, mit denen sie sich haben in der DDR identifizieren können. Und für die war das ja auch ein Verlust, das an Identifikation, an Selbstverständnis. Und so hat man im Sozialismus, sei es in der DDR, sei es hier auch in Polen, man ist dann ein Stück weit zusammengerückt, um sich als Menschen gegenseitig stärker zu helfen. Das war eigentlich schon notwendig, weil wenn sie was bauen wollten, mussten sie jemanden haben, der ihnen Kies besorgte, der nächste konnte das. Die Nachbarn haben geholfen, man versorgte sich untereinander, so gut es ging, um die Defizite auszugleichen. Ja. So steht auch in der Rückschau ein heileres Bild von dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht. Und mit der Arbeitslosigkeit, das war ja mit der Arbeit, das war ja ein Fake. Ja, also es war de facto, gab es nicht genug Arbeit für alle. Dass alle da in Arbeit gehalten wurde, hat das System mit zum Kollabieren gebracht. Aber wenn es den Menschen nun schlechter geht, oder wenn sie glauben, es geht ihnen schlechter, dann idealisieren sie natürlich gerne die Vergangenheit. Und dann kommt das grenzüberschreitend zu dieser Nostalgie. To jest taki proces, który przynajmniej będzie trwał tak długo, jak długo nie nastąpi pełna wymiana pokoleń. Nikomu nie należy życzyć wymiany pokoleń, bo to by oznaczało, życzymy ludziom, żeby krócej żyli. Ale po prostu jest to nieuchronne, jak długo jeszcze jest obecne. Czy są obecne pokolenia, które żyły w komunizmie, tak długo będą się przejawiały także pewne emocje nostalgiczne. Dzisiaj, 25 lat po upadku tego muru, można już mówić o tym, że istnieje społeczeństwo niemieckie, ale różnice w części tego społeczeństwa są jeszcze wyczuwalne. Zarówno po stronie zachodniej, jak i po stronie wschodniej, a najlepszym przykładem jest tego obraz, jak reprezentują partie niemieckie. Przecież lewica dostaje w Niemczech wschodnich powyżej 20% w niektórych landach, nie? A powstała ostatnio nowa partia, która na prawym skrzydle się lokuje, czyli Alternatywa dla Niemiec, która też myśli bardzo konserwatywnie, historycznie i to zjednoczenie Niemiec widzi raczej w kategoriach narodowych, a nie europejskich, a to przecież zjednoczenie Niemiec to był taki symboliczny krok do jednoczenia się Europy, ale mamy jeszcze część ludzi, która tego tak nie akceptuje. Różnic zniwelować się całkowicie nie udało. Die Unterschiede waren einfach wirklich zu groß. Aber wir sind ein sehr gutes Stück vorangekommen. Ich habe in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht. Ich war vor 1990 war ich das letzte Mal da, weil es mich natürlich interessierte, wie sehen diese Länder und Landschaften aus. Das ist schön und man kann sich dran freuen und man sieht nicht überall Trümmer und die Menschen akzeptieren auch, dass sie da sind. Und es kommen ja mehr und mehr auch Westdeutsche, also Leute aus dem Westen Deutschland, die sich in Ostdeutschland niederlassen.
Nie można powiedzieć, że ten proces się kiedyś zakończy. Ten proces się oczywiście zmienia. Weźmy taki przykład. Służba zdrowia. Służba zdrowia w Niemczech Wschodnich jest całkowicie inaczej zorganizowana. Tam jednak nie znalazło się tych setek tysięcy czy dziesiątek tysięcy lekarzy, którzy byli gotowi podjąć osobiste ryzyko, zakładając praktykę lekarską. Nie? Mamy polikliniki, które w Niemczech Zachodnich są zupełnie nieznane. Das Allerwichtigste an der ganzen Sache ist aber, dass es gelungen ist, die Freiheit wiederherzustellen, und zwar in ganz Deutschland. Und das ist das große Ergebnis dieses Prozesses. Und das darf bei allen wirtschaftlichen Betrachtungen nicht unter den Tisch fallen. Die Fortschritte sind nicht hinweg zu diskutieren. Die Bundesrepublik, ein föderaler Staat. Und hier sieht man, dass eben im Süden von der DDR erhebliche Fortschritte gemacht werden, während also im Norden, in den neuen Bundesländern halt eben die Strukturanpassungen noch weitergehen. Weźmy inny przykład. Rola Kościoła w życiu społecznym. Jest podział na północ i na południe, czyli południe jest bardziej katolickie, północ jest ewangelicka, jest kompletnie zlaicyzowane. Mamy miasta, mamy całe regiony, powiaty i tak dalej, gdzie nie ma w ogóle kościoła, gdzie kościół nie odgrywa absolutnie żadnej roli, a na przykład na południu Niemiec w tych rejonach katolickich całkiem inaczej wygląda życie religii. Ich persönlich erinnere mich. Als ich das erste Mal in Rostock war, das war 1991. Ich war schon vier Jahre später wieder da. Man hat die Stadt nicht wiedererkannt. Da ist sehr viel passiert im Bereich der Modernisierung und so weiter. Wir haben ja mittlerweile die Situation in Deutschland, dass es in vielen Gegenden im Westen der Republik schlimmer um Infrastruktur und so weiter steht als im Osten, wo vieles eben zwangsläufig neu gemacht worden ist. Man hat da sehr stark dran gearbeitet und ich glaube, das ist ein großes Verdienst auch, wo die Deutschen, man sagt das viel zu wenig, aber da kann man in Deutschland schon stolz drauf sein, finde ich. Das ist enorm viel geschehen. Można powiedzieć, taka soczewka przemian to jest Berlin. Nie? Ja mieszkam w Berlinie, w miejscu, gdzie kiedyś była granica pomiędzy wschodem i zachodem. Przez tą granicę przechodzę kilkanaście razy dziennie i do dzisiaj czuję tą różnicę. Nie? To dzisiaj czuję tą różnicę, czy jestem w centrum Berlina, czy jestem w Wedding, w dzielnicy, która jest taką typową, robotniczą dzielnicą Berlina Zachodniego. Ostatecznie możemy powiedzieć, że proces jednoczenia był właściwie jak na ówczesną sytuację jeszcze istniejącego Związku Radzieckiego. Tak wielkich różnic pod każdym względem politycznym, gospodarczym, społecznym, no przebieg jednak pomyślnie. Nigdy nie należy historii poprawiać ex post i mówić, co by było, gdyby było, albo że trzeba, można było, oczywiście można było wiele rzeczy zrobić lepiej. Ja pamiętam, rozmawiałem z Wolfgangiem Schäuble, który był negocjatorem tego traktatu zjednoczeniowego i opowiadałem mu, jak Polska zjednoczyła się po 123 latach rozbioru. Trzech dzielnic rozbiorowych powstało w ciągu paru lat państwo, którego proces jednocześnie opierał się na zupełnie innej logice. Ale on mówi, ach, wie pan, to wasze doświadczenie nie dałoby się skopiować. U nas to trzeba było bardzo szybko przeforsować. Popełniliśmy błędy, ale okno historycznej możliwości było tak niepewne, że trzeba to było jak najszybciej wymusić poniekąd, to znaczy tworząc fakty dokonane. Ale dzisiaj można powiedzieć, że w sumie to zjednoczenie na pewno jest sukcesem. Jest sukcesem i stwarza sąsiadom także szansę na
solidne europejskie ułożenie tego, tych relacji z Niemcami. Die Folge der deutschen Einheit ist, dass die Bundeswehr nach Afghanistan geht. Wir als Deutsche gezwungen worden sind, nicht nur intellektuelle Verantwortung zu übernehmen, sondern massive Verantwortung für Europa tragen, als wirtschaftlich stärkste Nation. Wir können nicht immer sagen, wir bleiben die Guten, ja, wir waren lange genug die Bösen, wir nehmen keine Waffen mehr in die Hand, wir verkaufen keine Waffen mehr und machen ein bisschen soziale Befriedungsarbeit. Wir haben natürlich eine wirtschaftliche Entwicklung gehabt, die am Anfang sehr schwierig gewesen ist. Wir haben viele Unternehmen in der damaligen DDR waren auf den Markt der früheren Sowjetunion auf den Ostblock ausgerichtet. Dieser Markt ist zusammengebrochen. Die Volkswirtschaften sind in einer Art und Weise, haben sich sehr unterschiedlich entwickelt von dem, was man erwarten konnte. Wenn einige Länder, auch neue Bundesländer schauen, dann sehen sie, dass dort Erfolgsgeschichten geschrieben worden sind und dass die Menschen heute in manchen Teilen der neuen Bundesländer besser leben als in Teilen der alten Bundesrepublik. Folge ist natürlich auch, dass wir eine so starke Stimme bekommen haben, was vielen von uns nicht ganz recht ist und vielleicht auch vielen Nachbarn. Wir gucken dann als bewusster Mensch immer auf die Nachbarn, was sagen sie dazu. Aber es ist beispielsweise sehr schön zu sehen gewesen in den letzten Jahren, wie eng das Verhältnis von Polen und Deutschland geworden ist. Auf einmal ist Polen wirklich da als gleichberechtigter Partner und wir können es alle ohne Probleme anerkennen, alle Stereotypen fallen in sich zusammen und Europa kann sich wieder neu definieren. Das ist etwas, was sicher eine Folge des europäischen Prozesses, aber der wäre ja nicht so gegangen ohne die deutsche Wiedervereinigung. Das soll nicht arrogant klingen, aber Demokratie muss gelernt sein. Und Demokratie sollte man auch schon in der Schule lernen. Und Demokratie ist eine tägliche Aufgabe. Verantwortungsbewusst mit der Demokratie umgehen. Demokratie verleiht nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, staatsbürgerliche Pflichten. Dla Europy Zjednoczenie Niemiec ma dwojakie konsekwencje. Jedna to jest rozszerzenie, to jest ta wspólnota interesów, rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO, struktur euroatlantyckich na wschód, bez zjednoczenia do tego by nie doszło. A druga to jest, wyraźnie takie tektoniczne przesunięcie w Unii, wewnątrz Unii Europejskiej, zmniejszenie znaczenia Francji. Niemcy stają się tym hegemonem wbrew swej woli, to znaczy to nie jest hegemonem jako primus inter pares, to nie jest imperium żadne, to nie jest dominacja, ale najsilniejsza gospodarka dzisiaj, co jest moim zdaniem długofalowo dość taki nawet spór dość produktywny, dlatego że wymusza reformę Unii Europejskiej w kierunku uwspólnotowienia długów, to znaczy kryzys euro wymusza na Niemcach przejmowanie odpowiedzialności za całą Europę, a nie tylko za swoją gospodarkę, do czego zresztą wzywał Niemców polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w listopadzie 2011 roku, co wywołało w Polsce takie oburzenie środowisk tych narodowo-konserwatywnych. Natomiast w Europie zostało odebrane z zaskoczeniem, że akurat Polska, która teoretycznie powinna
podsycać nieufność wobec Niemiec, tym dzisiejszym Niemcom ufa i oczekuje od nich większego zaangażowania i nawet roli przywódczej na rzecz Europy, a nie przywództwa dla siebie samego, tylko przywództwa dla dobra Europy. Meine Generation und die da, die in dem Umfeld waren, die ganzen Babyboomer, wir sind pure Pazifisten. Es fällt uns allen nicht ganz leicht, sich damit auseinanderzusetzen, dass man von uns erwartet, dass wir mehr Verantwortung international übernehmen. Aber Deutschland wird das sicherlich tun. Może nawet Niemcy są bardziej zadowoleni z tego swojego 25-lecia w tej chwili niż na przykład Polacy, ale to już jest cecha narodowa. Polacy są z natury niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy. Niemcy są o wiele bardziej z tego zadowoleni. To się na przykład odbija w tym, że w Polsce nie do pomyślenia byłyby takie wielokrotne kadencje, jakie miał Adenauer, Kohl, no a teraz zaczyna już coraz bardziej mieć Merkel. W Polsce właściwie jako coś dziwacznego niemal przyjęto, że Tusk był dwie, no nie, okazało się niepełne dwie kadencje, bo w Polsce co najwyżej jedną kadencję mówię. Niemcy są, jak powiedzieć, zadowoleni z tego, co jest, a jak są zadowoleni z tego, co jest, no to w jakimś sensie są dumni także z tego zjednoczenia, że się no jednak udało. Ich wünsche mir uns also von dem 25. Jahrestag, dass wir weiterhin genauso verantwortungsbewusst handeln, wie wir es jetzt geschafft haben. Und dass wir sehr deutlich hinhören müssen, was unsere Nachbarn, unsere Verbündeten und Freunde uns sagen. Ich glaube, wenn wir gut zuhören, dann können wir auch Fehler vermeiden. Lass uns zurückgucken und schauen, was wir gemeinsam Deutsche in Ost und West erreicht haben. Und nicht nur Deutsche in Ost und West, sondern auch im Verhältnis zu unseren Nachbarn, insbesondere zu Polen. Und nochmal uns klar machen, welches Wunder da passiert ist. Tego, żeby zjednoczone Niemcy utrzymały ten kurs, który przyjęły od początku, to znaczy, że nie są... nie fascynują się swoją pozycją europejską, starają się utrzymać w pewnej równowadze stosunki z innymi państwami. Wir sollten natürlich schauen, das wünsche ich uns als Deutschen auch, dass wir gut durch die Herausforderungen der nächsten Jahre kommen, denn die werden ja nicht kleiner. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ich würde mir für mich und meine Landsleute, für mein Land wünschen, dass wir nicht bescheiden und zurückhalten werden. Goethe hat gesagt, nur Lumpe sind bescheiden. Da hat er recht. Życzyłbym po prostu obu stronom, żeby się siebie nadal uczyły. Dlatego, że i my mamy pewien kamień filozoficzny w ręku, to znaczy doświadczenie Rzeczpospolitej, jeszcze pierwszej, która funkcjonowała 400 lat i świadomość jej siły i jej słabości i jej katastrofy jest dobrym przykładem dla zrozumienia szans i zagrożeń Unii Europejskiej. Z kolei historia Niemiec może nas nauczyć tego, że nawet inteligentne społeczeństwo jest w stanie oszaleć i ściągnąć na sąsiadów i na siebie straszliwe katastrofy. To nie jest tylko sprawa niemiecka, to dotyczy każdego. Żebyśmy w przyszłości bardziej mówili o jednoczeniu Europy i żeby ten proces powstawania wspólnej Europy się nigdy nie zatrzymał, bo uważam, że zarówno Ukraina, jak i Rosja są częścią Europy i żeby ten konflikt, który na wschodzie Europy i tak dalej, nie przyczynił się do tego, żebyśmy zaczęli budować nowy mur na wschodzie.